Cześć, dzwonię do was z orbity Jowisza. Łobuz znów dał się w bójkę i nabił sobie guza, ale po kolei. Radek Maurycy Borowski zapytał. Witam, może jakiś mały komentarz o tym, co ostatnio uderzyło w Jupiter? Oczywiście, to bardzo ciekawe zjawisko astronomiczne i co ciekawsze, zarejestrowane przez astroamatorów, czyli ludzi, którzy zawodowo nie zajmują się przeszukiwaniem nieba, a obserwują je przez dostępne dla każdego w sklepach teleskopy. Wydarzenie zarejestrowane zostało przez wielu astroamatorów 17 marca. Co ciekawe, większość nawet o tym nie wiedziała. Dopiero raport napisany przez Dana Petersena sprawił, że przejrzeli swoje nagrania i natrafili na to niecodzienne zjawisko. Patrząc na wielkość rozbłysku względem reszty planety, możemy oszacować, że był on większy niż nasza planeta. Najprawdopodobniej więc w Jowisza uderzyć musiała jakaś duża planetoida. Steven Christensen na swoim Flickerze opublikował zdjęcie, które miałoby ukazywać bliznę w pokrywie chmur po uderzeniu. Coś na kształt blizn czy też śladów, które pozostawiła po sobie kometa Shoemaker-Levy 9. Ta odkryta w 1993 roku kometa Jowiszowa już w 1994 roku przestała dla nas istnieć. Podczas przelotu przez Peryjowium, czyli najbliższy planecie punkt na orbicie wokół Jowisza, przekroczyła tzw. granicę Rosza, za którą siły pływowe wynikające z grawitacji tego gazowego giganta rozerwały kometę na kawałki, które następnie uderzyły w planetę, pozostawiając po sobie ciemne plamy gazów z niższych partii atmosfery wyrzuconych w górę. Jowisz jest właśnie taką tarczą, która w większości przypadków przyjmuje na siebie uderzenia różnych kosmicznych okruchów lub też wyrzuca je w inne rejony Układu Słonecznego. Możemy więc nazywać go kosmiczną tarczą albo kosmicznym odkurzaczem, dzięki któremu wiele tego kosmicznego gruzu oszczędziło Ziemię. I tym razem dziękujemy Jowiszowi, że to właśnie on, a nie na przykład Ocean Spokojny przyjął na klatę tę planetoidę. W komentarzach oczywiście zadawajcie swoje pytania, najciekawsze postaram się odpowiedzieć w kolejnych odcinkach. Jeżeli chodzi o wasze pytania odnośnie spotkania się ze mną, to już niedługo, bo na Pyrkonie, który lada dzień, będzie można się ze mną spotkać. Kiedy, o której, gdzie, jak i co i tak dalej, będzie wiadomość na stronie, na Facebooku, na grupie oraz oczywiście tutaj na YouTubie, także na pewno nie przegapicie. Zapraszam was też do oglądania live'ów. Już od następnego wtorku zaczynamy z powrotem normalną serię, czyli wtorkowe kerbale i czwartkowe programy live. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.